przedszkojak.pl. Tola i Nelek, nagła choroba. Czyta Patrycja Nowak. Partnerem tego odcinka jest rodzinna olejarnia Olini, producent zdrowych olejów, zakwasów i miodów, wspierających odporność dzieci i dorosłych. Cześć maluchy! Czy znacie już Tolę i Nelka? Tola i Nelek poznali się w przedszkolu i to właśnie tam spędzają razem najwięcej czasu. Bawią się, budują, malują, wycinają i kleją, śpiewają, tańczą i biegają, uczą się całkiem nowych rzeczy, a ich ukochana pani Mania dba o to, by każdy przedszkolak czuł się tam naprawdę dobrze. Tak samo jak was, każdego dnia spotyka ich wiele różnych sytuacji. W czwartek grupa Toli i Nelka miała się wybrać na dworzec kolejowy na spotkanie z panem konduktorem. Tola bardzo cieszyła się na tę wycieczkę, bo uwielbiała pojazdy i maszyny. Czy ostatecznie wzięła w niej udział? Posłuchajcie. Był wtorek wieczorem. Tola podeszła jeszcze do kalendarza, który wisiał na drzwiach, by skreślić okienko, a później wskoczyła pod kołdrę. Mama zaciągnęła zasłony w pokoju Toli, która już czekała w swoim łóżeczku, gotowa na słuchanie audiobajki na dobranoc. To był ich wieczorny rytuał. Mama włączała cichutko kolejny odcinek i siadała na brzegu łóżka, a dziewczynka jedną ręką przytulała swojego pluszowego szczurka, a drugą trzymała mamę za rękę. Po kilkunastu minutach, czasami jeszcze zanim historyjka się skończyła, Tola już smacznie spała. Kolejnego dnia o poranku wyjątkowo szybko wyskoczyła z łóżka i zerknęła na kalendarz. Upewniła się, że dzisiaj środa i spojrzała na czwartkowe okienko, w którym była naklejka pociągu. Tola oznaczała sobie w ten sposób wyjątkowe i ważne dni. Tak, jeszcze tylko jedna noc i już. Mamo, słyszysz? Jutro spotkanie z panem konduktorem. Mama Toli wychyliła się zza kuchennej wyspy, gdzie mieszała w garnku owsiankę z truskawkami. Dzień dobry. Tak, teraz pewnie pan konduktor podróżuje między Warszawą a Krakowem, a jutro zgodził się opowiedzieć wam o swojej pracy. Pani Mania wspominała, że zobaczycie też budynek dworca, rozkład jazdy i pewnie pociągi stojące na peronie. Super, co? Tola bardzo czekała na ten dzień, bo najbardziej na świecie lubiła właśnie tramwaje i pociągi. Zjadła więc szybko śniadanie i pobiegła się ubierać, układając jak co dnia ubranka na podłodze jedno obok drugiego, by utworzyć z nich stację. Dziewczynka radośnie wydawała z siebie dźwięki pociągu, czu-czu! I raz po raz wykrzykiwała: stacja Majtkowo! Następna stacja Skarpetkowo! Na każdej ze stacji wkładała na siebie odpowiedni element garderoby, dzięki czemu po chwili była już gotowa do wyjścia. Spieszyła się, myśląc, że w ten sposób szybciej minie środa i nadejdzie czwartek. Tego dnia na zajęciach w przedszkolu maluchy tworzyły makietę pociągu, który miał tyle wagonów, ile było dzieci w tym dniu. Aż 14! Później przeliczały, mierzyły i porównywały długości wagonów. Po zajęciach przedszkolaki poszły do szatni zmienić buty i pobiegły pobawić się trochę na boisku. Tola! A może przy tym drzewie będzie dworzec? A te linie dookoła boiska to nasze tory, co? Ścigamy się? Kto pierwszy dojedzie do dworca? Okej! Czczu, czczu. Tola ruszyła dziarsko w stronę dworca. Jednak przy obiedzie, kiedy Tola chciała przełknąć kolejny kawałek fasolki szparagowej,
poczuła, że zaczyna boleć ją gardło. A później, na zajęciach z kodowania z panem Filipem, zrobiło się jej tak zimno, że musiała poprosić panią Celę o przyniesienie dodatkowej bluzy z szatni. Nie miała też siły ani ochoty budować robota z klocków. Pani Mania, widząc jej minkę i rumieńce na policzkach, wzięła ją na bok i powiedziała: To Lu, jak się czujesz? Wszystko w porządku? Jest mi jakoś zimno i trochę boli mnie gardło. Pani Mania dotknęła dłonią czoła Toli i już wiedziała, co się dzieje. Oho, wydaje mi się, że masz gorączkę. Chodź, usiądź tu na pufie, wezmę termometr z szuflady i sprawdzimy dokładnie. Po 2 minutach, kiedy termometr zaczął pikać, a na wyświetlaczu pojawiła się jakaś liczba, pani Mania sięgnęła po telefon i wybrała numer mamy Toli. Dzień dobry, z tej strony Marianna, wychowawczyni Toli. Tola skarży się na ból gardła i mięśni, a przed momentem zmierzyłyśmy temperaturę. Tak, 39 stopni. Może pani po nią przyjechać? Niedługo potem Tola była już z mamą w domu. Przebrała się w mięciutki dres i weszła do łóżka, chowając się cała pod kocem. Mama postawiła na jej stoliczku kubek z ciepłą herbatą, porcję zakwasiku, witaminy i syrop przeciwgorączkowy. Proszę, wypij najpierw to, a herbatę za moment, jak tylko trochę wystygnie. Dodałam łyżkę miodu i sok malinowy, tak jak lubisz. Boli cię coś? Gardło. I nadal mi zimno. Mama usiadła obok Toli. Objęła ją i przytuliła do siebie, chcąc ją dodatkowo ogrzać. Wiesz, czasami, szczególnie jesienią i zimą, nasze organizmy atakują wirusy. To takie małe, niewidzialne intruzy, które sprawiają, że czujemy się gorzej. To one wywołują różne dolegliwości, jak ból gardła, ból głowy, kaszel czy katar. Na szczęście w każdym ciele jest układ odpornościowy, który stara się z nimi walczyć. Twój też właśnie się broni. Stąd ta gorączka. Tola zasłuchała się w opowieść mamy, wyobrażając sobie te wirusy. Po chwili zapytała niepewnie: Mamo, a co z naszym wyjściem na dworzec kolejowy? Przecież to jutro. Nie wiem, kochanie. Będziemy obserwować, jak się czujesz, czy gorączka wraca i czy pojawiają się jakieś inne objawy. Ale obawiam się, że jutro z samego rana będziemy musiały jechać do przychodni, odwiedzić panią doktor, żeby cię zbadała i przepisała nam dodatkowe lekarstwa. Tola nie mogła powstrzymać łez. Zaczęła głośno szlochać i krzyczała ze złości. Dlaczego akurat dzisiaj musiałam się rozchorować? Przez te głupie wirusy ominie mnie spotkanie z panem konduktorem. I nie pobawi się nową kolejką, którą mamy w sali. Taką na baterię. Rozumiem, że jesteś rozczarowana. To normalne, że złościsz się, że coś cię ominie przez chorobę. Tak się czasami zdarza. Tola nie mogła się z tym pogodzić. Płakała dalej, a mama tuliła ją mocno, lekko bujając i nucąc pod nosem spokojną melodię. Dziewczynka osłabiona gorączką zasnęła na drzemkę. W czwartek rano Nelek był w przedszkolu punktualnie o 7:30. Dzieci zjadły śniadanie i ruszyły do szatni, by później spacerem dotrzeć na przystanek autobusowy, skąd pojadą na dworzec. Nelek spojrzał na pustą szafkę Toli, w której stały tylko jej kapcie. Pani Maniu, Tola będzie? Zapytał Nelek, przebierając buty. Niestety nie. Mama Toli dzwoniła przed chwilą, że nadal źle się czuje i muszą iść dzisiaj do lekarza. O, szkoda. Tola obudziła się z zatkanym nosem.
Gardło nadal ją bolało, a w nocy mama musiała jeszcze raz podawać jej syrop przeciwgorączkowy. Spojrzała na kalendarz i znów posmutniała. Wzięła ikonkę z wirusem i przykleiła ją na obrazek pociągu, który był w dzisiejszym okienku. Cześć, kochanie. Chodź, wypijesz ciepłe kakao i pojedziemy do przychodni. Pani doktor już na ciebie czeka, powiedziała mama z troską. Kogo my tu mamy? Dola, dzień dobry. Dawno się nie widziałyśmy. Zza drzwi wychyliła się pani doktor. Zapraszam. Dzień dobry. Dola weszła niepewnie do gabinetu. Faktycznie dawno tu nie była. Rozejrzała się dookoła, żeby przypomnieć sobie, jak wygląda to miejsce. Cały czas ściskając mamę za rękę. Na środku stało duże biurko, a na nim komputer. Obok leżanka i kilka przyrządów. Drewniane patyczki, termometr, chusteczki, gumowe rękawiczki. W kącie stała waga, a obok wisiała plansza z cyferkami i pociągiem, który piął się po torach po ostrej górze. Mamo, pociąg! Powiedziała Tola. Faktycznie, pani doktor, Tola miała być dzisiaj na wycieczce, ale wczoraj zaczęło boleć ją gardło. Gorączka co jakiś czas wraca, a w nocy pojawił się jeszcze katar, opowiedziała mama. Tola w tym czasie pociągnęła nosem, nadal przyglądając się planszy na ścianie. Och, ale pech. To co, sprawdzimy, co to za wirus się przyplątał i pokrzyżował ci plany? A potem szybko się z nim rozprawimy, co? Tak, żebyś za kilka dni mogła jechać z mamą na dworzec zobaczyć te pociągi. Zaproponowała radośnie pani doktor. Pani doktor poprosiła o odsłonięcie plecków i użyła stetoskopu, by posłuchać serduszka i sprawdzić szmery w płucach. Później zajrzała Toli do uszu i do gardła. Zbadała też brzuszek. Na koniec poprosiła. A teraz pociągnij noskiem. Pokaż mi, ile kataru tam w nim siedzi. Pociąg? Usłyszała Tola i zdziwiła się. Pociąg noskiem? Pani doktor spojrzała na mamę i obie się roześmiały. Faktycznie uwielbiasz pociągi, co? Popatrz, tu mam taką naklejkę. To dla ciebie. I dziękuję, że tak pięknie ze mną dziś współpracowałaś, powiedziała do dziewczynki. Później wypisała receptę, zapisała zalecenia na karteczce i pożegnała się z Tolą. Wychodząc z przychodni, mama spojrzała na notatkę od pani doktor i przeczytała ją na głos. Zalecenia: dużo pić, odpoczywać, przyjmować leki, nosić dumnie naklejkę z pociągiem i zaplanować spacer na dworzec kolejowy. Czy zdarza się, że chorujecie i też omija was to, co dzieje się w przedszkolu? Jak się wtedy czujecie? A może, tak jak Tola, też niedawno byliście u lekarza? Albo też uwielbiacie pociągi? Jeśli tak, przygotowałam dla was kolorowanki i zadania. Poproście rodziców, żeby wydrukowali wam je i bierzcie się do pracy. Materiały znajdziecie na tolainelek.pl. Posłuchajcie też innych historii Toli i Nelka. Do usłyszenia! Pa, pa!